Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki. Chciałem się przyznać dzisiaj Państwu do bardzo wielkiej skazy mojego charakteru. Otóż jestem antysemitą. Zaraz Państwu to udowodnię, uzasadnię. Otóż słuchałem sobie audycji w radiu, jadąc rowerem tutaj po lesie, bo wtedy sobie słucham radia. I była audycja, w której poruszano taki temat, że jakaś grupa naukowców, jakaś chyba sondażownia zrobiła badania wśród młodzieży warszawskiej. I w tej grupie badanej okazało się, że 60% chłopców nie chce mieć dziewczyny żydówki jako, no, jako swojej dziewczyny, tak to nazwijmy, czyli jako swojej sympatii. Oraz też były jakieś inne badania, że wśród tych młodych ludzi tam też duży procent, nie pamiętam jaki, ale też gdzieś chyba koło połowy, koło 50%, a może trochę więcej, trochę mniej, nie chce mieć Żyda za sąsiada. No i tutaj rozgorzała taka dyskusja naukowa na temat tego, że świadczy to oczywiście o antysemityzmie i jakie są przyczyny tego antysemityzmu i jak z nim walczyć. To znaczy to, że świadczą te dane o antysemityzmie, to nawet nie było dyskusji na ten temat, bo zdaniem tych uczestników tej dyskusji jest to sprawa zupełnie oczywista. Skoro tak badanie wyszły, to znaczy, że jest ogromny antysemityzm. Natomiast jak z nim walczyć, a to już są, to były tam różne inne... różne metody tej walki. No między innymi tam polecano czytanie jakichś książek, polecano, żeby nauczyciele rozmawiali sobie z tymi uczniami, jakoś wyjaśniali sprawę i tak dalej. No i proszę Państwa, ja też jestem w takim razie antysemitą, dlatego że no jestem z stanu wolnego, więc no chciałbym mieć jakąś dziewczynę i rzeczywiście też nie chciałbym, żeby to była Żydówka. No mieszkam w domu, no i też nie chciałbym mieć sąsiadów Żydów. Może zacznę od tej drugiej sprawy, bo jest łatwiejsza do wytłumaczenia. Otóż nie chciałbym mieć sąsiadów Żydów, dlatego że mam dobrych sąsiadów obecnie, no więc po co mi inni sąsiedzi, no, skoro z tymi żyje mi się bardzo dobrze, a proszę Państwa, sąsiad to jest sprawa no, taka bardzo intymna. No, zły sąsiad może dużo zaszkodzić człowiekowi, może mieć wiele problemów ze złym sąsiadem, ba, nawet złe sąsiedztwo może stać się powodem napisania sztuki teatralnej, tak jak Zemsta Aleksandra Fredry. Także wiedzą Państwo, tam był wielki sąsiedzki spór o mur graniczny, który jeden chciał odbudowywać, a drugi akurat na złość tamtemu nie chciał na to pozwolić. No i proszę Państwa, no dlaczego nawet gdybym się gdzieś przeprowadzał i miał mieć jakichś sąsiadów, to nie chciałbym mieć sąsiadów Żydów. Proszę Państwa, no z takiego samego powodu, z jakiego nie chciałbym mieć sąsiadów muzułmanów, nie chciałbym mieć sąsiadów animistów, nie chciałbym mieć sąsiadów wegetarian i w ogóle nie chciałbym mieć po prostu sąsiadów innych ode mnie, generalnie biorąc. No ponieważ jestem rzymskim katolikiem, jestem białym, co tam jeszcze, no jestem heteroseksualny, aczkolwiek stary kawaler, mam nadzieję, że to się jeszcze kiedyś zmieni. Czyli nie jestem za stary kawaler, ale to wszystko już nie zależy ode mnie, proszę Państwa, tylko od wyroków boskich i wyroków niewiast nadobnych i inteligentnych, bo niestety no, takim się podobają. No więc, proszę Państwa, krótko mówiąc, ludzie ciągną do swoich. No, czytając literaturę, oglądając jakieś tam filmy, to wiem, że w Ameryce ludzie danej narodowości czy danej religii gromadzą się w jakichś własnych dzielnicach. No jest chyba w Chicago, jest chyba taka dzielnica Jackowo, to jest taka dzielnica polska. Z tego co ja tam tak blado wiem, ale zdaje się, że tak jest. Są jakieś tam chińskie dzielnice, no Chinatown chyba w Los Angeles zdaje się, ale też w innych miastach. No po prostu ludzie lubią mieszkać między swymi, no to jest rzecz naturalna. Proszę Państwa, naturalna i ja uważam, że nawet wręcz zdrowa, wręcz zalecana, tak bym powiedział. Co nie znaczy, że jak ktoś ma inne upodobania, to nie ma prawa sobie mieszkać, będąc Chińczykiem, powiedzmy w dzielnicy, powiedzmy no, jakiejś tam hinduskiej, albo będąc Żydem w dzielnicy arabskiej. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. W związku z antagonizmami takimi, które między tymi nacjami panują, ze zrozumiałych względów. Więc proszę Państwa, krótko mówiąc, sąsiad to jest człowiek, który może bardzo człowiekowi dopiec. Jeżeli ma inne zwyczaje, no proszę Państwa, no dlaczego ja bym nie chciał mieć sąsiada Żyda? Tak mówiąc ogólnie, aczkolwiek proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. Jeżeli obok mojego domu kupi sobie dom sąsiad Żyd, to ja nie powinienem mieć nic do gadania w tej sprawie, no po prostu sobie kupił i tyle.
i wtedy będę miał nadzieję, że to będzie jakiś wspaniały człowiek, od którego się czegoś nauczę, czegoś się dowiem, będzie miło i sympatycznie, jak wzbogaci jakieś moje życie, jest to możliwe. No ale proszę Państwa, z drugiej strony może być też inaczej i to jest nawet bardziej prawdopodobne. No ja jako katolik to wiem, że mój sąsiad katolik to przynajmniej 2 razy w roku będzie miał jakąś balangę, no bo będzie robił imieniny i urodziny. I wtedy on robi balangę przez całą noc, może być hałaśliwie do 3 nad ranem. Ja muszę siedzieć cicho wtedy, nie dzwonić na policję, że on sobie balanguje, bo ja też w pewnych 2 dniach też będę robił balangi. Znaczy, proszę Państwa, tak szczerze mówiąc, to ja akurat nie robię, ale ja mówię teoretycznie, proszę Państwa. No, być może kiedyś będę robił, być może jak będę miał własną rodzinę, to będę miał dużo znajomych, teściowa, różni tam szwagrowie i tak dalej, no i te balangi trzeba będzie robić. No, na razie nie robię, aczkolwiek no, kiedyś tam może i robiłem. No. Proszę Państwa, ludzie robią balangi, tak? Robią katolicy, robią balangi z okazji urodzin i z okazji imienin. Oraz, no czasami zdarzają się chrzciny, no też jest balanga, no jest pierwsza komunia, to też jest, znaczy no to już nie powinna być balanga taka alkoholowa, no ale jest masę gości, zamieszanie, przyjedzie masę samochodów, no ktoś tam postawi samochód na trawniku, no bo nie będzie miał gdzie, to może być akurat trawnik sąsiada. No i teraz sąsiad katolik, no to wszystko rozumie, no nie trzeba mu tego tłumaczyć, no on wie, że była pierwsza komunia dziecka, no i poprzyjeżdżali ludzie tam z innej części Polski, albo nawet świata czasami się zdarza i nie wiedzieli, czyj trawnik jest czyją własnością, więc postawili na trawniku sąsiada. Tak nie trzeba tłumaczyć po prostu sąsiadowi katolikowi. Natomiast jeżeli to będzie sąsiad Żyd, to ja mam inne zwyczaje, on ma inne zwyczaje. Ja nie znam zbyt dobrze zwyczajów żydowskich, aczkolwiek nie czuję żadnej niechęci do tych zwyczajów, bo na przykład tutaj w takim miasteczku Chmielnik, niedaleko Staszowa, 25 km obok, są takie dni żydowskie. Ja tam od paru lat sobie jeżdżę i bardzo, bardzo miło wspominam te imprezy, bo jest inna kultura, bardzo ciekawa, dobrze to wszystko jest zrobione, są przedstawienia teatralne, jest jakaś muzyka w dobrym wykonaniu, jest sporo dziennikarzy, ja też lubię takie towarzystwo, proszę Państwa, z innych powodów, takich lokalnych tutaj, bo toczę pewną tam taką drobną walkę tutaj z miejscowymi władzami, na temat takiej świetlicy dla biednych dzieci, więc dziennikarz to jest dla mnie potencjalny sojusznik, więc to mnie też tam przyciąga. No krótko mówiąc, w tych dniach sobie uczestniczę z wielkim dla siebie pożytkiem i z wielką radością i z przyjemnością, tak to nazwijmy. Ale no już sąsiad, który wyznaje inną religię, ma inne zwyczaje, no to proszę Państwa, no to może być kłopot. Ja nie mówię, że to musi być kłopot, ale to może być kłopot. No, pomijmy już ten wątek żydowski. No powiedzmy, to jest sąsiad muzułmanin. No i jego, tyle wiem przynajmniej, że jego miesiąc, przez jeden miesiąc, miesiąc Rabananu, ma jakieś tam posty, nie je od rana do wieczora, nic nie je, dopiero je po zmierzchu. No być może jego by raziło to, że ja sobie urządzam grilla, na przykład w tym okresie Ramadanu, jeżeli to wypadnie w jakimś tam ciepłym okresie, jemu to będzie przeszkadzać, a tam sobie jeszcze załóżmy jakiegoś schaboszczaka, ktoś z mojej rodziny będzie chciał sobie upiec, a oni być może wieprzowiny nie jedzą, no, nawet nie wiem, proszę Państwa, no załóżmy jakieś tam wódeczki z moimi kumplami będę chciał się napić, a muzułmanie z tego co wiem, to w ogóle alkoholu nie piją, nie wolno im. No proszę Państwa, no mogą być różne problemy. Nie będę tego wątku rozwijał. No, proszę Państwa, jeżeli są Państwo inteligentnymi ludźmi, a ja myślę, że na mój blog wchodzą tylko inteligentni ludzie, to sami Państwo rozumią, że sąsiad, który ma inne zwyczaje niż ja, to ja dla niego jestem zagrożeniem jakimś i on dla mnie. Jeżeli się nie będziemy potrafili dogadać. Aczkolwiek to nie jest nic zdeterminowane, bo na przykład może być tak, że się będziemy świetnie dogadywać. Że z tym sąsiadem Żydem ja się dogadam lepiej niż z jakimś innym sąsiadem Polakiem, ale oczywiście nie w tym miejscu, gdzie mieszkam, bo z tym się dogaduję wspaniale, ale gdzieś indziej, gdybym się wyprowadził, załóżmy. Proszę Państwa, no może być różnie. Może być różnie, ale na wszelki wypadek ludzie rozumują tak, jak ci młodzi ludzie w tej ankiecie. Ja się nawet dziwię, że w tej ankiecie tak wiele młodych osób zgadzałoby się mieć, znaczy zgadzałoby się, chciałoby mieć Żyda sąsiada, czyli kogoś innej religii.
Oczywiście, proszę Państwa, tu jeszcze takie zastrzeżenie, że mówiąc Żyd, ja mam na myśli Żyda, który wyznaje tą religię. Bo jeżeli to jest Żyd katolik albo no, Żyd bezwyznaniowy, no to w ogóle nie ma o czym mówić. No bo o czym, proszę Państwa, mówić? No, ja jestem katolik, on jest katolik, mamy te same zwyczaje. Niczym się nie różnimy w zasadzie, no, nawet fizycznie. Praktycznie biorąc, Żydzi od nieżydów się prawie że nie różnią, czy w ogóle się nie różnią. No, przecież nie znam się na tym, więc odsyłam do jakichś specjalistycznych książek w tych sprawach. Dla mnie to jest bez znaczenia. No i tutaj dam w tej sprawie, proszę Państwa, kropkę. Natomiast teraz ten drugi temat, czyli tej dziewczyny Żydówki dla chłopaka Polaka katolika. Że chyba 60% nie chciałoby mieć dziewczyny Żydówki. No, proszę Państwa, no, sytuacja jest analogiczna, nawet jeszcze bardziej dramatyczna. Nawet taki nastolatek zdaje sobie sprawę, że znajomość z dziewczyną no to czasami kończy się małżeństwem. No, taki młody człowiek to ma pstro w głowie, więc nie wiem, czy jest tego pewny na 100%, że tak bywa, ale no chyba mu to się błąka tam jakoś po głowie. No, a małżeństwo to jest sprawa bardzo poważna. No i teraz, jeżeli jest dwoje ludzi, którzy mają inne zwyczaje, inną kulturę, inne tradycje, inne książki czytali, mają innych znajomych, no i pochodzą z innych światów, no to jest ogromne zagrożenie dla trwałości tego małżeństwa. No ogromne zagrożenie i ogromne utrudnienie. Aczkolwiek, proszę Państwa, to może być też czymś ciekawym i to może być wielka przyprawa do udanego małżeństwa, to, że są z innych kultur. Tak też może być. Może być, ale nie musi. To może być naprawdę wielki problem. I czytałem wiele poradników, wiele książek takich na temat małżeństwa. No między innymi taką książkę Zanim powiesz kocham księdza Malińskiego, gdzie on właśnie mówi dokładnie to samo co ja, no tylko że oczywiście bardziej mądrze, lepiej, bardziej naukowo, że ludzie, że małżeństwo zawierane między wyznawcami różnych religii, aczkolwiek jest dopuszczalne, nawet w tym kanonie katolickim, ale rodzi wiele niebezpieczeństw. No to są te same niebezpieczeństwa jak z sąsiadem, ale jeszcze głębsze niebezpieczeństwa. No, proszę Państwa, no, mógłbym tutaj wymyślać Państwu no, tysiące różnych przykładów, że ludzie o różnych upodobaniach, dwoje ludzi, którzy są małżonkami, no, mogą się naprawdę często kłócić, mogą mieć jakieś bardzo rozbieżne zwyczaje. No, no, na przykład, no, Wigilia. Proszę Państwa, ja nawet będąc u katolików na Wigilii, u takich ludzi, którzy nawet są tak dosyć religijni, znaczy tak umiarkowanie religijni są, powiedzmy, ale była Wigilia. I ta Wigilia wyglądała zupełnie inaczej niż w moim domu. Na przykład w czasie Wigilii grał telewizor sobie. Dla mnie to było nie do pojęcia, no bo w moim domu tak nie było. Chyba, że był jakiś program religijny, no to co innego, no bo jakieś błogosławieństwo papieża, czy błogosławieństwo prymasa Polski, to inna sprawa. No ale tam sobie leciał jakiś program telewizyjny akurat. Nie było na początku tej Wigilii czytania z Pisma Świętego, u mnie było w rodzinie. No i tak dalej, i tak dalej. Więc mimo, że było dobre jedzenie, ja się czułem nieswojo na tej Wigilii. No teraz wyobraźmy sobie, że jest dwoje ludzi, z których jedno obchodzi Wigilię, a drugie widzi to pierwszy raz w życiu. No jak to będzie? No jak ta żona przygotuje Wigilię, jeżeli ona nigdy nie miała z tym do czynienia? No tylko sobie jakiś poradnik czytała, jak się robi Wigilię. A wiedzą Państwo, jak to jest przy czytaniu poradnika? No, poradniki, proszę Państwa, czytałem wiele poradników na temat różnych spraw i naprawdę nie wiedziałem, jak tą sprawę potem po przeczytaniu tego poradnika zrobić. No, myślę, że ten odcinek robi się na tyle długi, że Państwu uzasadniłem już to, że nie chciałbym mieć ani Żyda za sąsiada, ani dziewczyny Żydówki. I zdaniem tych ekspertów z radia, no, świadczy to o tym, że jestem antysemitą w takim razie. Przypuszczam, że Państwo, którzy mnie słuchają, a są ludźmi rozsądnymi, no też tą chorobę antysemityzmu mają, bo też nie chcieliby mieć zbyt radykalnie różniących się od siebie sąsiadów w zachowaniach, upodobaniach, tradycjach. I także, jeżeli są Państwo młodymi ludźmi, młodymi chłopcami, to nie chcieliby Państwo mieć dziewczyny z innej religii, krótko mówiąc.
Aczkolwiek ja tego nie wykluczam w dwóch tych sprawach, jeszcze raz podkreślam, i myślę, że Państwo też nie wykluczają, aczkolwiek rodzi to różne problemy. A propos tego antysemityzmu, to on, już tak mówiąc poważnie, jest Polakom tak na siłę wmawiany. No jest jakaś dziwna taka mania, jest jakaś grupa osób, która no ma jakiś interes, żeby to robić. Ale ten odcinek jest tak długi, że nie będę już tego wątku tutaj rozwijał. Natomiast powiem coś innego, że oprócz antysemityzmu to Polakom wmawia się homofobię, że tutaj prawie każdy jest homofobem. I ja sobie myślę, że niedługo będzie zorganizowana jakaś ankieta, czy młodzi chłopcy, powiedzmy tam tym razem z łódzkich szkół albo krakowskich, chcieliby mieć jako partnera życiowego, czyli jako no, swoją sympatię, innego chłopaka. No i teraz jeżeli powiedzmy tam 99,5% tych młodych chłopców nie będzie chciało mieć chłopaka jako swoją sympatię, taką od serca, no to okaże się, że to jest bardzo dramatyczny objaw homofobii. No i jak tę homofobię leczyć, to ci specjaliści będą się zastanawiać, a proszę Państwa, ja już zakończę, żeby Państwo nie mieli tego odcinka zbyt długiego. Żegnam Państwa. Proszę Państwa, do tego poprzedniego odcineczka, to temat tego mojego antysemityzmu, to takie jedno ważne uzupełnienie, bo on, te moje wywody zabrzmiały tak naukowo i tak ściśle, a w sprawie miłości, małżeństwa i tak dalej, to człowiek, normalny człowiek kieruje się po prostu sercem. Także, no, proszę Państwa, to nie jest tak, czy ktoś chciałby mieć Żydówkę jako dziewczynę, czy żonę, czy nie chciałby. Po prostu każdy normalny człowiek, moim zdaniem, chce mieć kogoś, kogo kocha i przez kogo jest kochany. No i tu się po prostu kończy sam temat. Także ta ankieta dawana tym młodym ludziom, po prostu w tej sprawie nie sąsiadów, tylko w sprawie tej sympatii, kto chciałby mieć jaką sympatię dla siebie, to po prostu no, była kompletnie idiotyczna. No i chyba na tym to moje dopowiedzenie muszę tutaj zakończyć. Żegnam Państwa.